rewanżowym. Tak jak pan ma Jokera w swojej talii graczy, tak ten Korski chyba skorzysta z tych dwóch zawodników, a mianowicie z Rummenigge'ego i z Fanny. To jest Fanna, to jest oczywiście Rummenigge, a zatem jakie antidotum na tych dwóch zawodników? Inter. Wzrośnie na pewno siła ataku Interu. Wiadomo, Rummenigge, Fanna jest bardzo pracowity, zawodnik środka pola, który wzmacnia linię ataku. Natomiast Rummenigge zdecydowanie wysunięty do przodu na pasy. No cóż, trzeba będzie bardziej wzmocnić grę destrukcyjną. Nasi obrońcy pokazali na meczu w Interze, przyznali swój fach, grali bardzo dobrze, praktycznie nie zrobili w całym meczu żadnego błędu. Dlatego jest to optymistyczne przerywanie. Panie Darku, chyba pan będzie tym, jeśli można już zadać, zresztą pani tajemnica, kto będzie król Rummenigge'ego. Jak pan przygotowuje się psychicznie do tego wystawienia? Najprawdopodobniej ja z Darkiem Dowcikiem będziemy poświęcali Rummenigge najwięcej czasu z tego względu, że jest on zawodnikiem uniwersalnym i gra zarówno po prawej stronie boiska, jak i lewej. No postaramy się ograniczyć swobodę do minimum. Proszę panów, trudno przewidywać cokolwiek, ale myślę, że tak jak wielu przypuszczało, byliście na straconej pozycji, potwierdziliście i swoją postawą i zwiedzanią zbieracie komplementy, tak myślę, że wcale nie stoicie na straconej pozycji, mimo że Interowi wystarczy tutaj remis bramkowy, że jednak te bramki na Legii napadały i sami je strzelaliście. Panie Darku. Nie można być aż za bardzo optymistą, dlatego że Nets Widotonem pewnie nas nauczyć, że można wychodzić na boisko i być pewnym wygranym. No powinniśmy wyciągnąć jeszcze większe wnioski z tego pierwszego meczu, no nie powinno być lepiej. Czy są jeszcze bilety? Sądzę, że jeszcze tak, ponieważ nie są sprzedawane. A boisko w jakim stanie? Na boisku jest cały czas śnieg, nie było ruszane jeszcze, ale myślę, że na mecz będzie przygotowany dobrze. Proszę państwa, tyle o spotkaniu środowym. Proponuję, byśmy teraz popatrzyli na inne środowe pojedynki, nie mniej atrakcyjne, nie mniej emocjonujące. Rozpoczynamy od meczu, w którym padło najwięcej bramek. Borussia Mönchengladbach, która gra w jednolitych, jasnych strojach, strzela właśnie w tej chwili bramkę, a jej strzelcem jest Mil w 36 minucie. Później jest samobójczy gol Salguero w 39, dalej dwie bramki Rana i wreszcie Linena, który w 83 minucie podwyższa na 5-1, jako że w 69 minucie Gordillo zdobędzie jednego gola dla Realu Madryt. A zatem bardzo proszę panów o komentowanie tego, jako że wasze fachowe uwagi są najciekawsze i najcenniejsze dla kibiców. Kto gol radzi? Jest to bardzo groźny przeciwnik i można powiedzieć, że do przerwy przegrywaliśmy 2-0 i to był wynik dla nas bardzo szczęśliwy, dlatego że Borussia miała olbrzymią przewagę. Nie w drugiej połowie do końca się grać, także mogliśmy przegrać tylko 3-2. I też, że Real jest najwyraźniej zaskoczony postawą Borussii. No tak, wydaje się, że 4-0 nie powinno być realne w rewanżu, ale przypomnę, że Real wysoko przegrał z Anderlechtem, a jednak straty potrafił odrobić w meczu rewanżowym. Teraz już kolejny mecz, spotkanie Atletico Bilbao ze Sportingiem Lizbona, 2 gole Sarabi i 1 bramka Marii. Zwycięstwa Atletico Bilbao tylko 2-1. Lo vamos a ver otra vez. Curiosamente también era el minuto por su pizarreta y la desilusión. Meade va a batir al portero bilbaíno. Acababa de reemplazar a Fernández. I wreszcie, proszę państwa, spotkanie Spartaku z FC Nantes. Rzut karny i Moris w 77 minucie go skutecznie wykorzysta. Nantes gra w jaśniejszych strojach. Drużyna Spartaka Moskwa gra w strojach ciemniejszych, rzut karny podyktowany za rękę obrońcy na polu karnym, o właśnie po tej akcji. Było transmitowane całe spotkanie i zdecydowano jednak przewagę posiadali Francuzi podczas całego spotkania. Czym komentowali ją? Właśnie gra Krzysztof Frankowski, który przedtem dostał. Proszę państwa, to już kolejny mecz Dniepropietrowsk Hajduk Split i niespodziewana wygrana drużyny gości, ale po bramce samobójczej Puczkowa w 78 minucie spotkania. Pragnę zwrócić uwagę, że takie warunki mogą być 11 grudnia w wymarzonym waszym spotkaniu z Interem Mediolanum. No, ja się spodziewam, że tak może być.
Czy gra się wtedy specjalnym sprzęciem? Myślę tutaj o długości korku. Proszę Państwa, tutaj jeszcze gorsze warunki. Pierwszy gol Gaylen Kirchera przy tej pierwszej minucie dla Kelly, który gra w ciemniejszych strojach, a bramkę wyrównującą oraz dającą zwycięstwo Hamary strzeli dwukrotnie Holmberg w 70 i w 80 minucie spotkania. Schumacher był bezradny, no ale chyba tutaj anormalne warunki do gry i decydował przypadek. Co Panowie na to? To chyba bardzo spójna zaliczka przed meczem rewanżowym, który odbędzie się w Szczecinie. Wreszcie spotkanie na koniec, które obserwowaliście bezpośrednio będąc w Italii. Lokalny rywal Interu, Milan, był gościem drużyny Waregem, zremisował 1-1, Wejt w 65 minucie zdobył bramkę, Virgis w 88 wyrówna, uprzedzam fakty po błędzie bramkarza. A zatem, proszę Państwa, tak działo się na innych boiskach. Jak dziać się będzie 11 i kto grać będzie na wiosnę w ćwierćfinałach, przekonamy się. Mamy jedynego reprezentanta. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o życzenia. Życzymy zwycięstwa, jako że remis premiowałby rywal. Bramkowy remis. Tak, tak, oczywiście, bo bezbramkowy was. Dałby Wam szansę na dogrywkę i rzuty karne. Ale chyba trudno. Gra się w dogrywce, kiedy nawarstwia się zmęczenie, a szczególnie karne są zawsze loterie. Sytuacja się zmieni, teraz my musimy atakować. Jesteśmy w trochę innej roli, aniżeli Inter. No ale was będzie szalenie ciekawy. Ja Wam dziękuję, oddaję głos Januszowi. Proponuję, byś telewizowie skorzystali. Może tak. Panie Dariuszu, zwracam się do Pana Dariusza Cietańskiego. Ma Pan szansę powtórzyć kwiecień? 93 głosy do tej pory, 93 telefony odezwały się z kandydaturą pańską na najlepszego sportowca miesiąca. Józef Młynarczyk 23, Piotr Siegoczyński 23. Są szanse na kolejny głos. Tak, mają Państwo teraz okazję porozmawiać przez chwilę z trenerem Legii, panem Jerzym Engelem oraz z panami Dariuszami Kubickim i Dziekanowskim. Jacek Kaźmierski, kapitan, dalej z numerem drugim Kubicki, z numerem trzecim Andrzej Sikorski, z czwórką Dariusz Dowczyk, z piątką Krzysztof Gawara, z szóstką Andrzej Buncol, z numerem dziewiątym Arceusz, z numerem ósmym Kazimierz Buda, z numerem siódmym Jan Karaś, z numerem dziesiątym Dariusz Dziekanowski, z jedenastką Kaczmarek. O graczach rezerwowych będzie czas powiedzieć. Trójka sędziów, jako główny Ulf Eriksson, a sekundują mu na liniach Karl-Erik Davidsen i Elof Ask, cała trójka ze Szwecji. Arbiter Ulf Eriksson zna doskonale stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Prowadził tutaj spotkanie z Dynamo Tbilisi. Znany jest w publiczności polskiej ze spotkania z Argentyną. Inter bez Kolowatiego, który odniósł kontuzję, i bez Tardelliego, który nie przyjechał. Nie gra również Kukki, który dziś dostał wysokiej temperatury, rozchorował się i w jego miejsce debiutant Rivolta. Fanna wśród graczy rezerwowych, podobnie jak i inny reprezentant Włoch, Selvaggi. Chłodno, całą noc w Warszawie padało, boisko nasiąknięte wodą jak gąbka i myślę, że będzie miało niebagatelne znaczenie podczas dzisiejszego spotkania. Kto psychicznie i kondycyjnie wytrzyma ten mecz. Rezultat bezbramkowy to dogrywka, a jeśli w niej utrzyma się rezultat bezbramkowy, to rzuty karne. Każdy bramkowy remis to awans drużyny Interu. Podniosła odświętna atmosfera, lekka mgła nad stadionem, a na Państwa ekranach Karl-Heinz Rummenigge i Alessandro Altobelli.